Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, poprawiający sobie właśnie głośność do gry. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remaster. O, już mi weszło. Nie Dark Souls Remaster, tylko Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. O właśnie, to chciałem powiedzieć. Jak widzicie, mam inny dzwonek na podrędziu, jest to dzwonek Bożka. I mam dodatkowo także miecz z hejt, jest to jedna z broni, którą ulepszyłem sobie na plus 10. Tak samo jest ognisty długi miecz, tutaj kopia tego miecza, miecz półtora ręczny oraz Uchigatana są na... A jeszcze notatrz jest na plus 10, że finalnie skoro mogę sobie multiplikować te rudę, no to hej, dlaczego by sobie tego nie było, i tak nie ulepszyć? Zobaczmy... Tak, notatrz ma odrobinkę większe obrażenia, no ale niestety trwałość zostaje taka sama. Więc, no, jak mam wybierać, to wolę mieć tą Uchigatanę. Ze względu na tę trwałość, bo obrażenia i tak są niewiele mniejsze. A tu nawet jeśli chodzi o atak, atak kontrą, no to widać, że Uchigatana ma lepsze. Chociaż nie udało mi się jeszcze ani innej riposty w tej grze zrobić. Skąd mam ten dzwonek? Tutaj też w ogóle. Wykupiłem sobie tarczę chaosu, kostor smoka też go ulepszyłem, ale jeszcze go nie ulepszałem do maksymalnego poziomu. Bicz też ulepszyłem o ciupinkę. Tak samo łuk oraz kuszę. Mod już był. Buław też ulepszyłem na plus 10. Rapiera nie tykałem póki co. Do pomiany piromancji znalazłem, uwaga, łomyk. To teraz nie wiem, czy to będzie w... Tak, tu jest łomyk. Wzmacnia poziom piromancji. Tutaj widzicie moje multiplikowanie. Aktualnie mam 16 skamieniałych kości i niezły zapas w pudełku na przedmioty. Tak samo niektórych tych minerałów, znaczy no ogólnie tych dwóch, bo grudki jeszcze nie zdałem sobie na tyle zmultiplikować. Jak mówiłem, ja tego nie uznaję za cheatowanie. To jest po prostu ułatwienie sobie życia. Nie używam nieskończonego życia w walce z przeciwnikami online. Zresztą nawet gdybym mógł, to bym tego nie robił, no bo... No, pojedynek ma być honorowy. Nawet jeśli mój przeciwnik nie będzie grał honorowo, to ja będę. Ale wracając. Płomyk wzmacnia płomień piromancji. Niewielki, słabnący płomień służy do wzmocnienia piromancji. Płomień piromancji jest katalizatorem i dopasowuje siłę zaklęcia do jego poziomu. Ogień to popularny element wierzeń. Nie można go schwytać, a jego tajemniczość pobudza ludzką wyobraźnię. To właśnie było na tym moście, z którego spadałem. Z tego co pamiętam, nie było go tam w oryginale, tak więc, no, coś nowego. Po raz kolejny. Tutaj mamy tak, jeden kostur, zobaczmy pod względem magii. No nie, no, kostur czarodzieja jest... może inaczej, zobaczmy takie porównanie. Kostur arcysmoka, no nie, jest o wiele gorszy. Może nie tak zaraz o wiele, no ale widać, że jest słabszy pod każdym względem. Na tym bardziej jeśli chodzi o kostur zachodzącego słońca. To jest chyba w ogóle najlepszy, jak mówię, to jest najlepszy kostur w grze, jeśli chodzi o obrażenia od mroku. Obrażenia od zaklęć, do tego jest osobny kostur. Ale tego jeszcze nie mam i walę też gafę, ponieważ niestety nie za zbicie Strayda dostaje się ten kostur, tylko ten kostur można gdzieś po prostu w grze znaleźć. A i Strayd jeszcze też się nie odrodził. Tak samo nogawice, kaptur ulepszyłem na maksymalny poziom nogawicy oraz rękawicy z hejt także, tak więc tak to wygląda. Aktualnie kupiłem sobie też tak, pierścień modlitwy u tamtej babki, pierścień ochrony życia kupiłem sobie u tamtego, u Felkina i właśnie, tak wygląda używanie pierścienia, bo pokazałem opis, ale nie pokazałem jak to wygląda. Odkryłem też możliwość jak dołączyć do tego przymierza, gdzie był ten ziomek z halabardą, wiecie ten, jaką miał? Adgain chyba? Musiałem zdobyć znak wierności. A na to są dwa sposoby. Albo A, znaleźć go w świecie gry, albo B, tak on wygląda, albo B, po prostu
online'owo pomóc jakiemuś graczowi. To drugie mi się nie udało, ale w świecie gry udało mi się też ten znak znaleźć. Niestety nie pamiętam gdzie, ale jeśli dobrze kojarzę, to chyba pod ogniskiem tym drugim w zagajniku myśliwych. Znak wierności. Znak mówiący, że jego właściciel podróżował między światami, by pomagać innym. Gdy przebywasz w innych światach, możesz używać go do przywracania zdrowia władców, ale to tylko dodatkowa moc tego przedmiotu. Samo noszenie tych znaków pokazuje, jak wierny jest ich właściciel. Nie. Podobny znak jest na zabicie gracza. Tego nie wiem, czy można znaleźć w grze, ale też jeśli zaatakujemy jakiegoś gracza i go zabijemy, to taki znak zdobędziemy i wtedy będziemy mogli dołączyć do tego przymierza, które tego właśnie w tym czyśćcu nie umarł, bo dlatego właśnie nie mogę ciągle z tym typem gadać, bo nie mam właśnie tych. Nie zaatakowałem gracza, przez co nie mogłem sobie... Też wiecie, po co tak się... Witam również, dublowałem przedmioty. Zduplikowałem sobie naprawdę sporo tych kukieł człowieka. Tutaj też dusze dumnego rycerza, starego zabójcy smoków. Większość tych dusz, które były wymagane ode mnie, aby zrobić z więcej niż jednej duszy coś, no to wszystko sobie zduplikowałem. Dobra, dusze... Może to sobie zostawię na razie. Tutaj świetniki i tak dalej. To wszystko niech jest. Dobra. Ten duplikat wyrzucamy. Ognisty długi... O, patrzcie. Ognisty długi miecz. Niby ma obrażenia ogólne większe, no ale wiadomo, że miecz półtora ręczny raczej bije więcej. Dobra. Nodachi wyrzućmy. Rapier chaosu też. Buława magiczna. No, może zostać. Miecz ten wyrzucimy. Młot zostawimy. Bicz też wyrzucimy. Długi łuk kusza niech zostaną, płomień... No, miałem skorzystać z piromancji, ale finalnie nad nie wiem, jakieś wyekwipowane, tak więc zrzucamy. Tak samo kostu arcysmoka oraz dzwonek arcysmoka? Dzwonek bożka dostałem właśnie od Licji, tak się nazywa, co mam opis. Licji z Lindelt, katalizator cudów i uroków. W każdym mieście znajdą się osoby z niezwykłymi rządzami. Starają się im oprzeć albo spełniają je w sekrecie przed innymi. Świat nie spojrzałby na nich przychylnym okiem, gdyby obnażyli swe dusze. Ano, tak to mniej więcej wygląda. Tam trzeba ileś od niej wykupić, chyba rzecz, o ile nie wszystkie cudy. Albo trzeba mieć jakiś... Albo ileś tam nie trzeba mieć punktu wiary, nie wiem. I od niej dostajemy właśnie set święty. Zaraz to wam pokażę. Zobaczę, czy to jest... Tak, będzie wszystko. Pierścień możemy zrzucić ten. Lazurowy klejnot. No myślę, na razie też może zostać. Ale pierścień słońca wyrzucimy. Na ochronę życia... Niech jest, tak na wszelki wypadek. Tutaj zobaczmy. Leczenie już mamy aż 3 sztuki, no ale mam wyjątek z wielkiego leczenia, więc mogę w sumie te słabsze wyrzucić. Tak samo regenerację. Olśniewające światło od Lucji kupiłem drugie. Moc wyrzucamy, ukojenie duszy, wydawało co? Zdaje obrażenia puste, no to nie, to wyrzucamy. Drogę do domu, nie mam przypisanego, ale może zostać. Rada i odsłonięcie wyrzucamy, to zostaje. Pozdrowienie wyrzucamy, mgłę tak samo, przyciąganie... No niech jeszcze zostanie. Ponowna śmierć. Na ciała, czyli to jest ogółem, to nie zostanie, to też niech zostanie, te dwa, te cztery w sumie out, bo przetestowałem je i nie są specjalnie użyteczne. Cisza, światło, to może być, deszcz wyrzucamy, tarczę zostawiamy. Dobrze. Tutaj strzały, jak widzicie, mam też dużo. Kurde. Aż nie, w sumie nie tak, bo już wszystko, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Teraz się będę wracał do przedsionka. Zobaczmy. Dalej mamy 3. W sumie ciekawe, czy mogę z nią jeszcze bardziej pogadać. I am told there was a fourth. Long ago, firekeepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. Okej. The old women assist long ago. Była czwarta, ale gdzie jest w takim razie czwarta siostra ognia?
Jezus Maria, siostra. Strażniczka ognia. Jezus, to, że teraz się majzną tu porządnie. Dobra. Na razie lecimy po tego ogra. Potem wam pokażę, co robi ten sarkofag. Cześć, nie wiem, czy już sobie tego nie mówiłem, ale na wszelki wypadek pokażę. Tak, widzicie, są ślady, jest ogr. Zobaczmy, jak sobie poradzi na niego włócznia. No, nie tak źle. Dobra, a mierz na plus 10. No, podobne obrażenia. No i pięknie, zabity. Kamienny pierścień zostawił. Nie pamiętam, czego zostało też na konsoli. Tutaj, żywica złotej sosny i tyle. I tutaj idziemy dalej i... No i wracamy tutaj. Chyba, że jest tutaj jeszcze coś schowane, o czym nie pamiętam, ale... Chyba nie. Chociaż... A nie, jest! Dobra, jest coś. Coś tu mamy. Ale tak... Kubańcze schowane. Teraz nie pamiętam, co to było. Ale obejrzyjmy ten pierścień, może zanim zapomnę, że w ogóle go zdobyłem. Kamienny pierścień dodatkowo zmniejsza równowagę przeciwnika. Ulubiony pierścień dzielnego Lotiana Bestarczy pochodzącego z Forosy. Trafienia znacząco zmniejszają równowagę wroga. Efekt może wydawać się trywialny, lecz ci, którzy wiedzą, jak ważne jest wykorzystywanie luk w obronie wroga, zdają sobie sprawę z przydatności tego pierścienia. No, prawda, jeśli możemy bardzo, bardzo często, znaczy nie bardzo często, no ale w miarę często pozbawić kogoś równowagi, no to równie dobrze oznacza to tyle, że możemy dość często uderzać go... O! A, czekaj, jak mam tam wejść? Czy co, ten? Nie, raczej nie. To możemy bardzo często walić mu riposty. Bo w sumie riposta to jest natychmiastowe pozbawienie gościa równowagi. A nie! Tu jest po prostu zejście, dobra. Dobra, i co jest tutaj? A, mały, gładki, jedwabisty kamień. Okej. Średnio użyteczne, no bo akurat za te kamienie to niewiele się dostaje. Dobra. Sarkofag. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, to możemy obczaić to jedno przejście, które było blokowane przez tą statuę. W sumie możemy też rozpalić te kolejne lichtarze, no bo hej, dlaczego by nie? Serio? Tutaj nie poszedłem? Dlaczego? Ja tego nie zauważyłem. Tam jest to zablokowane. No to zjedźmy do końca tam przedsionek już. Było co? Aha, nauczanie trzymania broni w dwóch rękach, no ale teraz to już... Nawet jedną ręką sobie z nimi poradzę. Pusto, kolejne. A, to nauczanie skoku. Ten płomek właśnie był obok tego ciała przy czyśćcu. Bursztynowe zioło, spoczko. Tutaj drabajna, tylko przydałoby się... O właśnie, przeskoczyć najpierw. W górę lecimy. Dobra. Atak z góry. No, atak z góry to jest mi znany. Rzadko mi się tylko udaje go wykonać. Dobra. Zobaczmy, co się kryje z tej strony. A, pęknięta kula czerwonego oka. Okej. Okay. Czyli przez to, że jestem chwilowo offline, to przedmiot dla mnie totalnie bezużyteczny. A, i tu jest skrót, widzę. Chyba. Nie, to był skrót. Czy to było przejście dalsze? Bazyliony. Okej, no niby mogę tutaj zapalić TPT, no ale po co? Coś tak literalnie nie pa... Jezu, aż dosłownie serce mi do gardła podskoczyło. Ale tak chcę użyć. Nie pamiętam w ogóle, czy coś to dawało. Te rozpalenie, czy to odblokowywało mi jakiś źle, jakiś sekret, czy coś tam.
Autentycznie, nie pamiętam. Ale zobaczmy. Bazylion zdjęty. Drugi tak samo. A, drugi? Nie padł od razu. To gorzej. Okej. Okay. Siła piorunów? Mocna. Znaczy mocna, duża. Kamień błyskawic dostałem! Miło! Bardzo miło. Ładnie zdjęty. Oczywiście nie był tam sam, żeby nie było za łatwo. No a niestety, gdybym wpadł w trzy takie bazyliony, no to jestem trupem na miejscu. Bo momentalnie bym został skamieniony. Skamieniony, chciałem prawie powiedzieć, nie wiecie czemu. I fajnie, fragment do Trygistusa, czyli będę miał 5 takich flaszek. No i dobra, pobawiliśmy się uczniami, to się podhilujmy w takim razie. O, nie, strzała dusz... A no tak, bo mam cały czas zwykłe, no to wymieńmy sobie w takim razie ten kostur. Mam kostur czarodzieja. Tutaj... To by mnie na konsoli uczyło o backstabach, no ale... To jest mi oczywiście bardzo dobrze znane. Tutaj blokujemy sobie skrócik. No tu jest właśnie ten cały sarkofag. I ten sarkofag ma dość specyficzne działanie, a mianowicie jest w stanie zmienić płeć naszej postaci. A to jak skurczysyńsko jest ten ogór tutaj schowany, to jest naprawdę... chamstwo twórców, trochę będąc szczerym. Bo fakt, jak mnie ten ogr zaskoczył za pierwszym razem, no jak walczę i co, nagle mam dwóch! Było masakryczne. LOL! Aj co, frajerze, nie udało się! Było lepiej celować. Dobra, czy oni czegoś poza tym sarkofagiem pilnują? No are you fucking kidding me?! Ten tu sko... Jest, dobra. Wszystko działa. Ten tu skąd?! Haha! Proszę! Człowieku, z czym do ludzi? Walczę orężem godnym Boga! Teraz sądzisz, że jakiś twój mizerny mieczyk jest w stanie mi zaszkodzić? No proszę, migoczący titanit. Trochę dusz. No, i proszę. Jak to będzie wyglądało? Ściągniemy sobie tutaj oczywiście. Sześciutko. No i proszę. Wskakujemy jako ziomek. Ekran się ściemnia. Mamy loading. Natura twojego istnienia zmieniła się. Ano. No i wyskakujemy jako babka. Tylko oczywiście przeładowało to kompletnie lokację. Ale plus jest taki, że te durne ogry się tu nie respią. No, bynajmniej nie teraz. No i teraz mogę wam pokazać, jak wygląda... Dobra, tylko wrócę na szybko do tego, co tu miałem. Jak wygląda właśnie ten set świętej. No bo na postaci damskiej wygląda to zdecydowanie lepiej. I okej, okay, tutaj tyle. To samo. Też to samo. I też to samo. Ewentualnie to jest inne. Dobra. Kaptur noszony przez rzucających cuda kapłanów zwiększa nieznacznie liczbę użyć czarów. Należy do Lidzi z Lindelt. Kultura Lindelt opiera się na surowych przykazaniach. Mieszkańcy tego kraju często podróżują w odległe miejsca, by szkolić się w ascezie. Nie jeden z nich jednak w trakcie wędrówki porzuca surowe lindelskie nakazy. Tutaj suknia noszą przerzucających cuda kapłanów. Tak, to jest to samo wszystko. Tak się zmienia element odzienia.
No to co, wracam w takim razie do setu, który miałem. Cały czas próbowałem wydropić sobie resztę tego setu z hejt, no ale nie miałem szczęścia. No, póki co wracamy oczywiście do naszej, że tak powiem, męskiej formy. 20 minut już minęło. To trochę szkoda, no ale od czego mamy kości wiodące do domu? Myślę, że można by troszeczkę przeeksplorować jeszcze tą... Bo na razie nie będę ulepszał tego płomienia. Jeszcze to zrobimy, ale jeszcze nie teraz. Podróż do strażnicy żniw, do jej dolnej części. Myślę, że możemy jeszcze tak troszkę tę miejscówkę przeeksplorować. Na pewno nie zwalczę z kolejnym bossem. No pomimo faktu... moich statystyk. A, proszę, czyli jednak się to regeneruje, tylko po prostu musi się tak kompletnie gra przeładować. Znaczy gra, cała lokacja właściwie. A spróbuj strzelić z kuszy. Okej, nie tak źle. Nie tak źle. Wróćmy do tego. Skubany! Gdzie z tymi łapami? Znowu musiałem poprawić głośność. To, Boże, to jakie to jest kurczysyństwo. To musiałem wcześniej podnieść, nie? Ale to jest naprawdę chamskie. W sensie, fakt tego, jak... fakt, ile tam jest trucizny i, co ważniejsze, chyba silnej trucizny. No i jeszcze nie mogę tego zniszczyć strzałami. W porównaniu na przykład właśnie z tym. Aha, tego też nie mogę. Okej, okay, czyli tylko te jakieś dzbany mogę niszczyć strzałami. Warto wiedzieć. Ładnie, headshot. O nie, i broń została. Rambo, tutaj. Dobra. Przedmiot, tam jest kolejny. Kurde. No, wystaw cokolwiek w sumie. No, come on! No, jak? Pięknie. Strzał w kolano. Chyba go ktoś idzie się żenić. Bo to jest taka tradycja ludowa, że jak strzała w kolano, to oznaka, że ktoś się żeni. Ponoć, to jest taka tradycja. A, z góry se zeskoczyli skubańcy, ale jak z nożami siepią na lewo i prawo. No pewnie, i co jeszcze? Adios. Dobra. Tak, zmienię sobie na łuk. Przecież ten dzwonka. Wolę mieć po dwie sztuki jednak broni. Jest to trochę bardziej... może nie powiem, że użyteczne, ale... no, dzięki temu się nie idzie zamotać w trakcie akcji. Dobra, okej, jest na tyle miejsca, że powinienem... tylko... właśnie, kurde, nie lubię starszy tego miejsca. Bo da się to przeskoczyć, no ale kurde, to jest taki naprawdę nikła szansa na powodzenie, że... ja już naprawdę wolę sobie wejść tam na górę, nie? O, tutaj albo tutaj i stąd zeskoczyć tu, niż tak, niż przez to skakać, nie? Bo szansa na powodzenie z tego skoku jest tak nikła. Jest maskryczna. Tutaj... a, tak. To jest to. Tutaj uwaga. Ciągniemy. To się... i tu, tu. Okej, okay, dobra. Czekaj, co ja teraz w takim razie otworzyłem?
Myślałem, że to jest ta taka akcja z podłogą, która się podnosi. Pika. Włócznia z przedłużonym drzewcem ma bardzo długi zasięg, nawet jak na włócznie, i umożliwia ataki z bezpiecznej odległości. Tradycyjna broń do walki w szyku, ale a nie indywidualnej, ze względu na nieporęczność. Jeżeli jednak uda ci się obejść przeciwnika, raczej nie będzie miał szans na kontratak. Dobra. Czekaj, co się? Co tym robię? A nie, ja tym podnoszę to! Dobra. To nieważne. Wyznawczyni Scarlet. Dobra. Cały czas szukam znaku naszej koleżanki. O, tu jest właśnie możliwość spalenia tego cholerstwa. I co za tym idzie, srebrno-czarna włócznia, miło. I co za tym idzie, odcięcia dopływu trucizny. Leba. To jest siczek z pułapką. Zniszczone. Więcej trucizny. Maska manekina. Maska manekina. Manekina z Doliny Żniw. Lekkomyślna królowa podarowała im życie, po czym pozbawiła ich twarzy. Jak bowiem miałaby wybaczyć tym, którzy ośmielili się na nią spojrzeć? Ty! Gościu! Straciłeś twarz, głowę, życie też już chcesz? O, ten jak się czai. Piu! Piu! I żegnam. Dobra, estusik. Właśnie miałem ulepszyć tego estusu, kurde. Dobra. Tu jest ziomek, dobrze pamiętałem. Tam jest pusto. Raz, dwa. Dziękuję. Kolejny znak. Wstydliwy Ray po raz kolejny. No, on mi się akurat teraz nie przyda. O! To jest to miejsce. Tutaj. Ciągnę za dźwignię. I teraz tak. Podłoga se powoli leci do góry. Tam też do góry wskoczę, ale najpierw idziemy na dół. Duże uszanowanego rycerza i boskie błogosławieństwo zebrane. Wchodzimy tutaj. Już samo to stanie w tym miejscu mnie nic mi nie robi. Bo ta podłoga nic mi już wtedy nie zrobiła. Ale lepiej mieć. To jest zabawne, bo tutaj to tak powoli opada, a na konsoli to chyba tak momentalnie po prostu się puszczało i waliło o ziemię. Dziękuję i do widzenia. Okej. Tędy. Zejście. To był chyba Pate, z tego co pamiętam na konsolce. Jest tutaj? Dziwo nie. Czyli pewnie dalej jest w kniei. Spodnie strażnika grobów. Okej. Dobra, to wiem, że gdzieś... Szybki skurczybyk. Ej, nie ogarniam tej redukcji, naprawdę, przez jakiś żart. Wow! Szkoda, że jak ja te tarcze dzierżę, to nie mam takiej redukcji obrażeń. Zaprawdę, byłaby bardzo pomocna. No, ale tędy nie przejdę, tak czy siak. Tu jak zaskoczę, to się zabije. O, ale nie jak zaskoczę tędy. Dobra. Zobaczmy, co mamy tutaj. Jest skrzynka. Czy to nie była ta skrzynia pułapka? To jest zwykła. Wielka, ciężka strzała duszy. Proszę, czy tam strzała dusz. No, tak jak się spodziewałem. Zaklęcie jest silniejsze od ciężkiej strzały. Nie, od... Tak, od ciężkiej. A, to dobra, bo jest właśnie strzała wielka, ale ciężkie strzały dusz jeszcze nie mam. Wystrzeliwuje jeszcze potężniejszy pocisk.
Trudno się nim posługiwać, ale jest bardzo potężny. Tylko dobrze wyszkoleni magowie radzą sobie z tymi strzałami. Nie wiem, czy dobrze wyszkoleni, skoro wymaga tylko 16 punktów inteligencji. To nie jest coś szczególnie trudnego. Dobra, tutaj otwieramy. A, to jest skrót tutaj, gdzie by Pejt sobie stał. To właśnie. Mam nadzieję, że uda mi się z nim pogadać, w sensie, że jak tu przyjdę, to będzie jeszcze dostępna rozmowa, a nie, że on od razu pogna do kolejnego miejsca, w którym powinien się znajdować. Żegnamy piromantkę. Kaptur czardziki pustyni. Okej, czy to jest pułapka? Tak! Okej, trochę jak idiota, że to obszedł, no ale ważne. Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy kamień klucz Farosa. Poczuj moc Zeusa! No i wyciskałem się właśnie z mojej błyskawicy. Kurde! No co? Straciłem 3 błyskawice przez te durne mieszadło. Nie wierzę. Mój piorun potężniejszy jest od twych strzał. Tu bym mógł chyba na upartego przeskoczyć, ale nie chcę mi się teraz po tego próbować. Dobrze. Tutaj. Tutaj byłem przed chwilą. Dobra, to nieważne. No, chociaż nie, w sumie trochę ważne. Zeskoczymy tutaj i... Czy chcę ryzykować? Jola. O nie! Jezu, minimalnie! Ej, no minimalnie mi brakowało, no kurka. Dobra, ile mam tych w sumie motyli do rozpalania? 6, okej. Okay. W razie czego możemy to teraz rozpalić. W sumie nie, inaczej. Ja tam teraz lecę, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Ja tam lecę i widzimy się na miejscu, gdzie spalimy ten wiatrak i odetniemy truciznę. Okej, okay, jesteśmy tutaj. W ogóle popełniłem jedną naprawdę wielką gafę. Nie przeszedłem przez tą mgłę, ponieważ za tą mgłą powinno być ognisko. I tak też jest w istocie. Congratulations. No, dzięki temu nie będę musiał zużywać motylka, bo wystarczy, że pochodnie sobie zapalę po prostu od ogniska. No i teraz dzięki pochodni zapalimy ten drążek. Chociaż nie wiem, czy on jest pokryty, żeby tak się potrafi zapalić. A to spali cały ten wiatrak. A jak wiadomo, wiatrak spalony, no, nie będzie się obracał. Oczywiście nie wyłącza to od razu całej tej machinerii, jaka tutaj wewnątrz się kręci, ale no, dość mocno uszczupla. Zasób trucizny, jaki znajduje się w tym miejscu. To jest ta pułapka. No i teraz co? Wchodzimy na górę. Więc to może tak spróbuję zobaczyć z bossem, skoro tak sobie przeszliśmy trochę czasu. O, właśnie, tutaj. Tu już widać pierwszą zmianę. Mianowicie tutaj, normalnie... O, pistolet tak pięknie. Normalnie w tym miejscu byłoby pełno... O Jezus Maria, co jest? Ilu ich tu jest? O, o nie, 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 no kurna! Boże, przylazły te dwa wcześniej. Proszę o moje człowieczeństwo. Nienawidzę tego, naprawdę, nienawidzę. Wow. Dwa razy znaczy podniosłem i to dwa razy w tym momencie, w którym akurat
samo moje chodzenie unikało ataku. Kongracja. Gin. Dobra, niech mi tutaj zeskoczy któryś. Może muszę sam tak sprowokować. No nawet jeśli. Dobra, to jedno jest zmarnowałem. Ale dwóch kolejnych już nie zamierzam. Dobra, w górę, w górę. Tutaj mogę na drabinie nie mogę zmienić sobie używanego sprzętu. Mogę tylko użyć ewentualnie jakiegoś przedmiotu. Teraz. Dobra, odzyskuję swoje dusze. To jest trwający płomień. Prezentacja jakby na wrogu, przez wroga, tak powiem. No, come on! Akurat się zostawiła. Dobra, elo. Dobra. Smoczy amulet. Nie, ale udało się powrócić na szczęście. Dobra, już. Zdajemy tę trutkę. No i to idealnie po prostu w momencie, w którym to się nabiło. Tutaj nie spaść tylko. Okej, okay, Klein, zobaczmy co tam właśnie zdobyliśmy. A właśnie, jeszcze zabijając tego typa tam wcześniej, zdobyłem po pierwsze... Znaczy to włócznie zdobyłem z wami, ale zdobyłem jego tarczę. O, proszę! Proszę! A nie, dobra, nie, czekaj, tutaj. Okej, okay, dobra. Jednak tarcza prześladowcy lepsza. Srebrno-czarna tarcza. Obdarzona mocą mroku. Moc mroku przepełnia tarczę strażników grobu, którzy żyją w ciemnościach krypty nieumarłych. Mówi się, że znają imiona każdego z gości spoczywających w krypcie, niezależnie od tego, od jak dawna z nimi przebywają. Srebrno-czarna włócznia obdarzona mocą mroku. Strażnicy grobów przysięgli dbać o spokój tych, którzy spoczywają w krypcie nieumarłych. Jeżeli ktoś śmie im przeszkadzać, strażnicy bez względu na status i bogactwo ochoczo pogrzebią każdego intruza. Okej. Okay. Tutaj nic nowego też nie zdobyłem. Przedmiotu chyba też nie, bo tej smocza amuletu już mieliśmy dużo. No i właśnie, mogę sobie to wykorzystać. Zamiast tego tsuru. Tu mamy co? Srebrny talizman. Tutaj nie to. Tutaj co? Jest ten fragment Nessusa, który musiałbym zdeponować. Znaczy zdeponować. Oddać naszej strażniczce, która umożliwia mi w ogóle upgrade'owanie tego. Dobra. Tutaj powinna gdzieś... O, właśnie! Nie do końca tego... O kurde, przeżył to? Nie do końca tego typa miałem na myśli, bo chodziło mi o tą piromantkę, że ona tutaj powinna być gdzieś za zakrętem. No dobra, jak się już pojawiła. Smucz amulecik. Dobra. Klejmy sobie dziabnimy. Tutaj też byłoby pełno trucizny. Tam jest właśnie boss za tymi typami. Dobra. Państwa w sumie też. Nie lubię tych zaklęć przez to, jak one czasami są mało namierzające. W sensie, jak to już strzeli, to albo to musi lecieć w linii prostej, bo jak to leci za czymś, w sensie ma skręcać, no to często nie potrafi dogonić celu. Właśnie, miałem też to sprawdzić. Pamięć. Kaptor czarodziejki pustyni z odległej krainy Jugo, czy Jugo, mimo niepozornego wyglądu jest przesycony potężną magią. Pustynne czarodziejki są pełne wdzięku i wykorzystują to, by omamiać ludzi. Co dziwne, ich zakusom zazwyczaj ulegają nawet ci, którzy są na tyle spostrzegawczy, by przejrzeć ich niecny plan. I maska strażnika grobów. Maska noszona przez strażników krypty. Brak zauważonych efektów blokuje tylko światło. Strażnicy czuwają nad śpiącymi zmarłymi, pilnując, by ich nie zbudzono. Czy to król, czy chłop, mędrzec, czy głupiec, bogacz, czy biedak, strażnicy troszczą się o każdego tak samo. Dobrze. Mroczący kamień. Miło.
i trujący kamień. Mam jedną broń, którą bym chciał. Znaczy, nie mam jeszcze przy sobie, ale... Błazen Thomas. No, kolejny ubiór, którego bym nie chciał przyzywać, no. A, tutaj są te... O, właśnie, te... Skurczybyki. A dobra, tu jest, myślę, że mi ktoś na plecy nie wchodzi, a nie tutaj się po prostu dobija do mnie. Dobra, przecinka. Mały, gładki, jednobisty kamień. Tu, a uważać, żeby nie zniszczyć skrzyni. Kolejne od życia, kolejne odzyskamy, miło. Okej, okay. W tej skrzynce... O Jezus, to jest mimik! Ja pierdzielę, i nie pamiętałem go w ogóle! Dobra, dawaj. Okej, okay, nie goni mnie, ale no i jego strata. Ale widzę, że jak debil, którym w sumie trochę jest, dał się... A, nie... Okej, dobra, chcesz, lataj sobie. Dobra. Hak i rękawice ciemności. Ej, jak wyglądają? Rękawice ciemności. Rękawice rycerza pochłoniętego przez mrok. Nikt nie zna tożsamości ludzi, o których mówi się, że z łatwością posługują się mrokiem. Stare, zagraniczne legendy opisują ich jako nieszczęśników, którzy pragnęli poznać starą sztukę wyssania życia. A, to nie są rękawice mrocznych upiorów? Wyglądają troszkę. Tu, już wam mówię, tego nie sprawdzajcie. To nie otwiera. Ta sadzawka, ta kamieni nie jest tu bez powodu. W momencie, w którym użyjecie tego, zaleje was trucizna. Nie używajcie tego nawet. Za to tutaj na górze powinien być po pierwsze jakiś ziomek. Z tego co pamiętam. A proszę, nie w tym przejściu chyba. Ale za to tu jest iluzoryczna ściana. Ale nie jest to jedyna taka ściana. Bo tutaj mamy skrzynię. Z kamieniałym przedmiotem. Proszę, kolejny taki przedmiot. Jest mi to bardzo na rękę, bo to kolejna szansa na sztabę Titanitu. Choć w sumie z tym nożeniem itemów nie jest mi to nawet potrzebne. Ale co to? Tu! Tu jest ognisko. Ja tak długo istnienia tego ogniska nie zdawałem sobie sprawy grając na konsoli, że dla mnie to jest niepojęte. Literalnie cały czas jak walczyłem z tym bossem, to biegałem od tego drugiego ogniska w górę, zabijałem wszystkich przeciwników po drodze, w końcu do niej. Jak się dowiedziałem, że tu jest ognisko... O Boże, ale se plułem w ryj, naprawdę, ale plułem sobie w ryj. No. Okej, okay, wyjątek z wielkiego leczenia. Nie, korzystajmy normalnie. Klejnot. I wejdźmy na arenę, na której zawalczymy z Myfią Zgubną Królową. Trochę... Niezbyt skora do rozmowy, nie? Ha! Dobra. No, ale to jest taki teraz słaby punkt. Uwaga! Co daje spalenie tego młyna? Tu, gdzie teraz schodzę, normalnie byłaby trucizna. Ale fakt właśnie, że spaliliśmy ten młyn, jak widzicie, mocno... O nie! I co, nabije mnie? A nie! Okej, okay, no to szkodliwość minimalna. Widzę. Dobra, jak sobie poradzi błyskawica? Nie tak źle. Nie tak źle, ale zostanę przy mieczu chyba. Leci morda. Czekaj. Wykorzystajmy tutaj, się podleczmy. Rzucisz? Niestety nie rzuciła. Dobra. I proszę, po niej. Pięknie. No w sumie miecz na plus 10 i takie statystyki, jakie mam, no naprawdę pewnie pomagają. Tu, gdzie normalnie teraz stoję, gdybyśmy nie spalili tego młyna, byłaby tu wszędzie dookoła trucizna. A niestety, ale tak się walczyć z tą babą nie da. Znaczy, dobra, może i się da, ale no ciężko jest to wygrać. Dobra, tutaj z tego co pamiętam, chyba nie było żadnej iluzorycznej ściany.
ale na wszelki wypadek sprawdzę, bo kto wie, może być jakaś jeszcze insza nowość dodana w wersji właśnie na PC-cie, ale widzę, że nie. Ale tutaj mamy windę do kolejnej lokacji, gdzie jest to oczywiście finał tego. Finał poszukiwania kolejnej wielkiej duszy, ponieważ jak najpierw w basenie grzesznicy znaleźliśmy znaleźliśmy właśnie ów grzesznicę. Tak, w tej lokacji znajdziemy kolejną wielką duszę. Witam was w żelaznej warowni. Klimat... no... mocno ognisty. Hello. Oni są licho na dole, więc nie mogę dać się zabić za bardzo. Znaczy za bardzo, za szybko. Tutaj tacy oto przeciwnicy. No i dobrze. Rozpalmy w takim razie ognisko. Dobra, czy to będzie mi biło tak jak na konsoli? Tak, będzie mi biło tak jak na konsoli. No nie pamiętam, czy ten item, który tam jest w ogóle wart obniżania sobie odporności, czy obniżania, podwyższania właściwie odporności na ogień, żeby móc go zdobyć, no ale teraz to trochę nie czas na sprawdzanie tego. Uknijmy tak sobie Estusa tylko. Tak wam szybko pokażę, bo i tak będziemy to bardziej zwiedzali w kolejnych odcinkach. Tutaj powinno... a, proszę. Powinno tu być dwóch kolejnych. Jezus! Jak się wystraszyłem tego ducha! Znowu mi się to powiadomienie pojawiło, Boże! Szermierka Sharon. Co? Co nam na głowie w ogóle? Pięknie, kolejny backstabi. Jak ona tego zdążyła uniknąć? Serio, zdążyła to zablokować? Odejdź! Precz! Tutaj nic takiego. Kukła człowieka. Otwieramy przejście. No i cóż, będziemy dalej bawili się w kolejnych materiałach. Tam z tego co pamiętam jest handlarz. Kolejny ziomek. Podajmy go. Kurde, strasznie lubię design tych przeciwników właśnie za to, jak oni używają tych katan i tak dalej. O, a propos właśnie przeciwników. Widzę tutaj jakiś sobie zbiegł. No to chodź kolego. No widzisz, było nie zbiegać. Było sobie nie zbiegać. Ten gościu ma wielki łuk, który umożliwia mu korzystanie z tych właśnie dużych strzał. No, które jak widzicie biją sporo obrażenia. To miejsce, nie wiem jak, ale udało mi się jakoś to zrobić na tym. Na konsoli jakoś mi się to udało znaleźć. Może najpierw tego. Gdzie mi to życie przywróci? No w miarę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Żelazny klucz zdobyty! Dobra, udało mi się ponowić to. Oczywiście możemy wyłączyć ten ogień, ale no... znaczy, no, widzicie, no to też nie leci nieprzerwanie, tylko ma jakąś taką chwilową pauzę i to umożliwia nam też... o właśnie. Co kilka sekund jest taka pauza i to umożliwia nam zdobycie tego przy klucza. No, z odrobinę mniejszymi poparzeniami na naszym ciele, ale dalej jest to ryzykowne. No, zwłaszcza jeśli nie ma się dużej witalności, albo bynajmniej czegoś, co daje dużą odporność na ogień. Mnie aktualnie uratowała bardziej witalność niż odporność, chociaż kto wie, może odporność też miała swój udział w tym. Zobaczmy, jak mamy odporność na ogień.
obrona przed ogniem 171. Czemu to? To jest premia do ataku. Poziom obrony przed atakami ogniem. Ale co mi to daje? Bo to na pewno nie jest procentowe. Plus widać, że tutaj no, dostaje srogie obrażenia, jeśli chodzi o ogień. Kto wie, jak to działa. No ale to myślę... Dla tego jednego mogę wykorzystać nieskończone zdrowie. No, kukła człowieka, jeszcze totalnie nieopłacalne wzięcie. To jest kilka takich miejscówek. Tam jest kolejna, jeszcze pamiętam, że gdzieś tam w środku tej całej warowni jest jedno takie miejsce. Przegięte to jest naprawdę, jeśli chodzi o obrażenia tego ognia. A jeszcze tak naprawdę, żeby zdobyć niektóre te rzeczy, trzeba użyć piromancji, jeszcze tego rzepu na odporność na ogień i jeszcze czegoś. 3 albo 4 rzeczy trzeba zrobić, żeby zdobyć takie przedmioty. A i tak i można ledwo przeżyć, zdobywając je. A czasami nawet nie są tego warte. No ale nic to. To myślę będzie tyle. Na koniec jeszcze wróćmy do Majuli i ulepszmy sobie buteleczkę Estusa. A, i może spróbujemy jeszcze pogadać z słodką Szalkua. Albo nie. To zrobimy na początku kolejnego odcinka. Bo to będzie też trochę gadania, więc... No, na razie sobie odpuszczę łażenie, ale od razu nagrywam kolejny odcinek, więc praktycznie ten temat załatwimy momentalnie. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Dobra, nie, to wyszło drętwo. Cześć!